Wyobraź sobie, że nie jesteś w stanie zrobić absolutnie nic, aby się zmienić. I tak wygląda całe nasze życie. Rodzimy się w totalnie losowym miejscu, w totalnie losowym czasie. Nasze geny są absolutnym zbiegiem okoliczności. To, na jakich rodziców natrafimy, to jest totalny przypadek. Zdarzyło się. I wychodzisz na świat. Przechodzisz przez macicę twojej mamy. Widzisz światło dzienne, jesteś w szpitalu. Lekarz odcina twoją pępowinę. Wydajesz z siebie pierwsze dźwięki, krzyczysz. Pielęgniarka pokazuje ciebie twojej mamie, następnie cię zapiera. I przechodzisz przez całą gamę różnych procedur medycznych teraz po urodzeniu. Jeżeli masz szczęście, to masz obydwoje rodziców. Żyjesz w miarę bezpiecznym kraju i masz zapewnione większość warunków komfortowych, aby żyć dalej, aby się uczyć, kształcić, bawić z innymi rówieśnikami. I to wszystko jest zbiegiem okoliczności, to wszystko jest przypadkowe. Każdą jedną decyzję, którą podejmujesz dla siebie w danej chwili, nie masz w ogóle jakiejkolwiek kontroli nad tym. Każda jedna twoja decyzja wypływa spontanicznie. Nie wiadomo nawet skąd. Istnieje wiele źródeł wiedzy, które starają się to ładnie opisać, ubrać w słowa. Ale sami naukowcy kłócą się ze sobą i nigdy tak na dobrą sprawę nie dochodzą do żadnych klarownych wniosków na temat istnienia wolnej woli, celu życia, ani nawet sensu życia. I nawet współczesna duchowość kłóci się ze sobą i wielu nauczycieli dąży tak na dobrą sprawę do sukcesu i sławy i do tego, aby zbudować swój własny biznes. No bo nawet jeżeli jesteś osobą duchową i nawet jeżeli jesteś nauczycielem, to i tak musisz z czegoś żyć, więc i tak musisz zarabiać pieniądze, więc jeżeli już tworzysz tą filozofię duchową, czy nawet przejdziesz przez jakiś głęboki proces w życiu związany z doświadczeniem mistycznym, to gdy chcesz o tym opowiedzieć, to opisać, chcesz, żeby inni z tego skorzystali, tworzysz jakąś metodę, to nie ominie cię ten aspekt ekonomiczny oraz tego, że ludzkie zwierzęta rozumieją słowa tylko i wyłącznie na podstawie tego, co już doświadczyli w swoim własnym życiu. Czyli gdy ty teraz oglądasz to wideo, to możesz zrozumieć z tego wideo tylko i wyłącznie tyle, ile sam doświadczyłeś w życiu. Ja nic nowego tobie tutaj nie mówię, poza tym, co ty już wiesz. I to nieraz jest mega frustrujące. Wiecie to doskonale, gdy oglądacie setne wideo i macie wrażenie, że to jest tylko i wyłącznie pranie mózgu. To jest pranie mózgu. Eureka. Dosłownie. Tak jakbyście wkładali swój mózg do pralki i on jest prany. I teraz najlepsze jest to, że masz dwie opcje. Albo pozwalasz na to, aby czynniki losowe wyprały ci mózg, albo sam sobie ten mózg bierzesz. I tak żyjemy jako ludzie. Powiedziałem ludzkie zwierzęta, ponieważ my nie jesteśmy racjonalni. Ludzie nie są racjonalni, ludzie nie myślą racjonalnie. Ludzie myślą emocjami, ludzie są impulsywni, ludzie są kompulsywni, ludzie są mechaniczni.
Ludzie są strasznie przewidywalni. Wszyscy. Ja również. Ja również. To, o czym ja mówię, dotyczy wszystkich. Nie ma żadnego guru na tej planecie poza osobami, które są tak pewne siebie w tym, co mówią, że przyciągają do tego całe masy ludzi, którzy klaszczą i widzą w tym coś wielkiego, coś cudownego i w pewien sposób im to coś daje. Prawdopodobnie poczucie bezpieczeństwa albo poczucie sensu i znaczenia życia. Nie dokończyłem tej historii, co się dzieje po tym, jak trafiasz do rodziców i do szkoły. Uczysz się faktów rzeczywistych, uczysz się historii, języka, matematyki. Uczysz się rzeczy, które kompletnie nie są rzeczywiste. To są rzeczy, które zostały wymyślone. To są rzeczy, które ludzka kreatywność i zdolność do rozpoznawania wzorców dopuściła do obiegu, do dostępu dla wszystkich ludzi w imię innowacji, abyśmy jako ludzie mogli budować sobie nasze plemię na planecie zwanej Ziemią i żebyśmy mogli sobie tutaj żyć. Wiecie, był taki okres w rozwoju ewolucji Ziemi, już nie pamiętam, w której to było tam erze, kilka milionów czy miliardów lat temu, pewnie trochę wyolbrzymiam te cyfry, ale był taki okres w ciągu życia Ziemi, kiedy na całej planecie żyła sobie bakteria. I ta bakteria nazywa się sinica, tak? Sinice. I te sinice, było ich tak dużo na Ziemi, że cała Ziemia zmieniła swój kolor. I te sinice zaczęły wytwarzać tlen. I zaczęły wytwarzać one tak dużo tego tlenu, że powstała warstwa ozonowa na naszej planecie. I żeby było najlepsze, to ta warstwa ozonowa z naszego punktu widzenia jest dla nas dobra, bo nas chroni. Ale w tym okresie, kiedy te sinice zaczęły wytwarzać ten ozon, on okazał się być toksyczny dla pozostałych organizmów, które żyły wtedy na planecie i praktycznie cała populacja wszystkich mikroorganizmów, które powstawały w okresie zaraz po ukształtowaniu się Ziemi, one wszystkie wymarły, bo dla nich tlen okazał się być toksyczny. Oczywiście sinice również wymarły po czasie, ale ta pierwotna warstwa ozonowa się wykształciła i to dzięki zasłudze tych bakterii my w ogóle możemy dzisiaj żyć. Żyjemy dlatego, bo kiedyś jakaś jednokomórkowa bakteria rozmnożyła się do takiego poziomu, że całą swoją populacją objęła całą Ziemię i wytworzyła taką ilość tlenu, że my teraz nim oddychamy. I my to bierzemy za pewnik. Ale z perspektywy kosmosu my również jesteśmy taką bakterią, która równie dobrze może żyć teraz na tej planecie, doprowadzi do globalnego ocieplenia, potem sama siebie wyniszczy, my umrzemy, ale przez to, że przykładowo rozgrzejemy tą planetę, powstanie jakaś inna forma życia, o której nawet nie będziemy mieli pojęcia. Często zderzycie się z przekonaniem, że że w świecie nie ma przypadków. Może zderzycie się z teorią synchroniczności. Ja nie wiem, czy te teorie są prawdziwe. Ja mówię to, co ja czuję na daną chwilę. Ale musicie pamiętać o tym, że ludzie od zawsze byli bajkopisarzami i ludzie są doskonali w racjonalizacji. Ludzie podejmują decyzje, potem dopiero myślą. Ludzka zdolność do myślenia to jest tak na dobrą sprawę przywoływanie wspomnień z przeszłości. Ciągle działamy z chwili na chwilę, a potem dopiero racjonalizujemy to, co robimy. A im bardziej staram się być racjonalni w naszym życiu, tym widzimy, jak bardzo jesteśmy hipokrytami, jak bardzo się oszukujemy, jak bardzo się okłamujemy. Szczególnie, gdy próbujemy ustanowić sobie w życiu jakieś wielkie cnoty moralne, albo kształtujemy obraz siebie jako osoby idealne i potem się okazuje, o Boże, jedyne co ja robię. Wiecie? Zaraz po warsztacie u Michała
czułem taką ilość miłości i wdzięczności, że to było niesamowite doświadczenie. Wróciłem do domu i miałem takie doświadczenie, bo na dzień następny, czy dwa dni potem, już nie pamiętam. Po przyjeździe do Krakowa używałem dwóch telefonów. Używałem Sony Xperia Z1, w którym miałem kartę do internetu, i drugi telefon, w którym miałem kartę SIM. Jeden był do dzwonienia, drugi do internetu. Bo nie wiedzieliśmy, jak tu będą plany z Asią, więc nie podpisywaliśmy umowę na internet. Ja miałem kartę SIM z Red Bulla. I od samego początku ten telefon mnie denerwował. Strasznie mnie denerwował, ponieważ miałem na nim wszystkie możliwe aplikacje internetowe, typu Instagram, typu Facebook, typu YouTube, typu Gmail, jakieś tam sposoby do płacenia rachunków, jakieś tam inne aplikacje do podróży, jak dojadę i w ogóle całą masę różnych aplikacji, i ciągle wyskakiwało mi powiadomienia. Ciągle ten telefon domagał się mojej uwagi. I zablokowałem większość tych powiadomień i usunąłem je, ale mimo wszystko zawsze coś się tam pojawiało. I telefon po jakimś czasie zaczął się psuć. Bardzo możliwe, że używałem go tak intensywnie do internetu, że po prostu mocno się zużył. I był taki moment, kiedy zaczął świrować i wpadł w taki trans, że odblokowywał się ekran, potem się zablokowywał. Odblokowywał się ekran, potem się zablokowywał. I on tak szybko zaczął przeskakiwać, tak jakbym cały czas naciskał kompulsywnie przycisk włącz. Wiecie, ten przycisk z boku w telefonie. No i w pewnym momencie wziąłem ten telefon do ręki, patrzę na jego ekran i mówię do Asi: zaraz nim rzucę. A Asia mówi do mnie: dobra, zrób to. I Damian wziął ten telefon i nim rzucił o ścianę, po czym wstał, rzucił go jeszcze o podłogę, poskakał, połamał na pół i w ten oto sposób żywot swój skończyła Xperia Z1. A mówię wam o tym, ponieważ chwilę później usiadłem tutaj pod balkonem za mną, złapałem się za głowę i mówię do siebie: Damian, po co? Po co to zrobiłeś? I zaśmiałem się sam do siebie, bo wewnątrz siebie czułem pustkę i spokój za parawanem tej chwili. I nawet miłość, i nawet wdzięczność, że mogłem to zrobić, bo rozwiązałem swój problem. I zobaczyłem, że mój umysł przez kilka ostatnich lat zbierał te takie mikro wkurzenia na ten telefon, takie mikro emocje, które męczyły go już mediami społecznościowymi, tymi powiadomieniami, i tego się tyle nazbierało, że w pewnym momencie doszło do mnie, że ja nie chcę tego telefonu, ja tego nie potrzebuję i w ogóle i tak wszystko kiedyś przeminie i to się wszystko skończy. I w chwili rzutu tym telefonem nie miałem nawet ani chwili zawahania i to była kompletnie irracjonalna decyzja. Dokładnie tak samo jak nasze narodziny są irracjonalne, nasze życie jest kompletnie irracjonalne. I jedynym sensem naszego życia jest racjonalizacja, której używamy na co dzień, opowiadając nasze własne bajki i historie. Wiecie, bo nasz umysł jest tak skonstruowany, że bajki i historie pozwalają nam utożsamić się z naszym ego i dają nam poczucie kontroli oraz poczucie bezpieczeństwa. I my jako ludzie, jako społeczności budujemy wzajemne relacje na bazie właśnie tych historii i dzięki temu możemy po prostu żyć. I duchowość sama w sobie, celem duchowości jest to, aby do całego tego procesu życia, stawania się, bycia, obecności, doświadczeń różnych, żeby wsadzić w to świadomość i dostrzec w tym głęboką obecność, że to życie faktycznie jest iluzją, faktycznie jest tylko chwilowe, że rzeczy czasami są kompletnie irracjonalne, że są strasznym pozorem i nie pozostawiają po sobie praktycznie niczego poza samą świadomością pustości tego życia. I żyjąc tym tak bezpośrednio, realizując to w sobie,
przestajemy się tak do wszystkiego przywiązywać i zwracać uwagę, czy coś jest pozytywne, czy negatywne. I ilość energii, jaką dzięki temu odzyskujemy, sprawia, że możemy bardziej bezwysiłkowo podejmować decyzje i wytwarzać w sobie taki subtelny stan wrażliwości, czy nawet szczęśliwości. Wiecie, ta szczęśliwość, o której ja mówię, to nie jest tylko pozytywny stan, to jest świadomość samego siebie. I to jest cudowne uczucie, że można być szczęśliwym nawet, gdy jest się pod wpływem negatywnej emocji. Tutaj w tym przypadku to była złość. Chciałem się z wami tym podzielić. Mam nadzieję, że w pewien sposób to dotknie jakiejś części was i pokaże wam jakąś prawdę o sobie, bo to jest celem tego nagrania, byście odkrywali prawdę o sobie. Tak. Ludzkie zwierzęta. Ludzkie małpy. Jesteśmy ludzkimi małpami. Jedyne, co nas od nich odróżnia, to jest to, że lepiej rozumiemy abstrakcyjne idee i pojęcia. I nic więcej. Ja mam na imię Damiano dla projektu Find Yourself. Dzięki wam wszystkim bardzo serdecznie za obejrzenie tego wideo. Jeżeli wam się podobało, stawcie łapki w górę, stawcie pozytywne komentarze, stawcie swoje przemyślunki. Jeżeli chcecie wesprzeć projekt Find Yourself, to możecie to zrobić poprzez PayPala albo Patronite'a. Jeżeli chcecie zakupić mój kurs pewności siebie albo kurs koncentracji, linki macie na dole. Dodatkowo dodałem tam jeszcze link do serwisu Artlist, który umożliwia dostęp do super muzyki. To jest ta muzyka, której ja używam. Jeżeli zarejestrujecie się z linka, którego tam wcisnąłem na samym dole w opisie, to będziecie mieli 2 miesiące za darmo. Także polecam skorzystać. Ja tak zrobiłem, po czym wykupiłem sobie pakiet na cały rok i serdecznie polecam. Jeżeli chcecie przyjść do mnie na konsultację, to również zapraszam. Na dole są informacje na stronie. Możecie napisać maila projektfindyourself@gmail.com. Podobnie, jeżeli chcecie wejść na grupę na Facebooku, wszyscy jesteśmy świadomością, to również tutaj macie odnośnik. No i powoli będziemy przygotowywać kolejny warsztat. W zasadzie to ja będę przygotowywał kolejny warsztat Satori. Także bądźcie na bieżąco, będę was tutaj informował. Social media, albo na Instagramie, albo też na Facebooku, albo na YouTubie. Trzymajcie się ciepło. Do zobaczyska następnym razem. Miłego. Elo. Buźka. Followed by fire.